zadawanie pytań, analiza potrzeb, klasyfikacja klienta. To obszary, które pojawiają się na każdym szkoleniu handlowym. 99% handlowców, których spotykam, wie, że trzeba analizować potrzeby klienta i wie, że trzeba zadawać pytania. A jednocześnie świat jest pełen głupich pytań. Spotykając się z klientem, ludzie zadawają mnóstwo idiotycznych pytań. A czym się zajmuje Pana firma? A jaki mieli Państwo budżet w zeszłym roku? A jakie cele w zeszłym roku zorganizowaliście? Hello! Są wszystko pytania, które nie wolno zadawać klientowi. Dlaczego? Bo to musisz wiedzieć. Przygotowanie do spotkania handlowego wymaga odrobienia pracy domowej. Pytanie, czym się zajmuje Państwa firma, jest nagminnym pytaniem. A jednocześnie krytycznym do sprawdzenia przed spotkaniem. Czy należy w związku z tym pomijać te obszary? Nie. Co innego jest powiedzenie, widziałem lub też słyszałem, lub też sprawdziłem, lub też wiem, że Państwa firma zajmuje się tym, tym, tym i tym. Jak sobie Państwo radzicie? Który z obszarów jest kluczowych dla Państwa działalności? Zweryfikujmy dane, które mamy od klienta, po to, żeby zbudować swoją pozycję eksperta. A jednocześnie dalej dajemy mu mówić. Pozwalamy klientowi czuć się komfortowo i pewnie podczas spotkania. To samo dotyczy już konkretnej analizy potrzeb. Ludzie zadają pytania wtedy, gdy chcą często wypełnić pustkę, nie mając pojęcia, po co zbierają poszczególne informacje. Co z tego, że zadałem klientowi pytanie, kto podejmuje decyzję, jak podejmuje decyzję, gdzie podejmuje decyzję, jaki ma budżet, do czego będzie wykorzystywał nasze rozwiązanie, co chce osiągnąć, jak chce osiągnąć, co jeszcze jest dla niego ważne, jeżeli nie umiem później tego wszystkiego wykorzystać w dalszej rozmowie sprzedażowej. Pamiętaj. Pytasz po to, bo chcesz wiedzieć. Pytasz po to, bo chcesz lepiej zrozumieć sytuację klienta. A chcesz zrozumieć sytuację klienta i lepiej wiedzieć, aby móc przygotować mu lepszą ofertę. To jest bardzo istotne. Nie chodzi o to, żeby zadawać pytania. Chodzi o to, żeby starać się zrozumieć klienta. Proste? Niby tak. A jednocześnie bardzo istotna różnica. Bo większość handlowców wyuczonych przychodzi z listą pytań, na których odpowiedzi nie słuchają. Zamiast skupić się na dokładnym zrozumieniu klienta, a później zaprezentowaniu mu rozwiązania z perspektywy jego potrzeb i jego celów. Rób tak, a sukces będzie twój.